Trzy radomskie szkoły zawodowe będą kształcić młodzież we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym oraz z pracodawcami. Miasto otrzyma z unijnych funduszy ponad 1,5 miliona złotych na wypracowanie szczegółowych rozwiązań, które będą mogły być stosowane w nauczaniu w zawodach. Operator obrabiarek skrawających, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik monter maszyn i urządzeń. Realizujemy odważny projekt, jakim jest budowa dzielnicy przemysłowej Radomia w obrębie Wólki Klwateckiej. Chcemy tam stworzyć bardzo dobre warunki dla inwestorów, którzy będą wspólnie z nami tworzyć nowoczesne, dobrze płatne miejsca pracy, ale mamy świadomość, że tworzenie nowoczesnych miejsc pracy i tych lepiej płatnych miejsc pracy to także odpowiedni proces kształcenia naszej radomskiej młodzieży. Jeśli chcemy tam pozyskiwać inwestorów, którzy będą tworzyli nowe, lepsze miejsca pracy, to również musimy zapewnić odpowiednią kadrę. Celem projektu unijnego jest m.in. wypracowanie takich programów nauczania dla zawodów z branży mechanicznej, które będą dostosowane do potrzeb rynku pracy. Zostanie w całości sfinansowany w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Wezmą w nim udział Zespół Szkół Technicznych imienia Kościuszki, Zespół Szkół Zawodowych imienia Hubala i Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej. Oferta projektowa jest skierowana nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli i przedsiębiorców. I to są tak zwane klasy patronackie w tych szkołach zawodowych, ale również doposażanie warsztatów i doposażanie pracodawców w określone przyrządy XXI wieku, bo w wielu przypadkach szkolnictwo zawodowe uczy doświadczeń praktycznych w XXI wieku za pomocą maszyn XX wieku. Więc to jest coś, co będzie miało taką progresję w wymiarze nie tylko Radomia, co podkreślam jeszcze raz, ale ogólnopolskim. Wypracowany model współpracy szkół zawodowych, wyższej uczelni i pracodawców ma mieć charakter uniwersalny. Zostanie rozpowszechniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w całej Polsce. Partnerami projektu oprócz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego są firmy Radmot i PMP. W sumie planowane jest nawiązanie współpracy z co najmniej 5 lokalnymi przedsiębiorcami.